Jesteśmy w kopalni iłów ceramicznych Borkowice Radestów. Jest to jedna z kilku kopalni, które istniały i istnieją do tej pory w tym regionie. Region znany jest z tego, że wydobywane są surowce ceramiczne, a wcześniej wydobywane były tutaj rudy żelaza. Natomiast w trakcie kwerendy terenowej, którą odbywaliśmy w ramach projektu Państwowego Instytutu Geologicznego, którego jestem pracownikiem, postanowiliśmy sprawdzić, co odsłania się w tej właśnie tutaj kopalni. Wcześniej mieliśmy informacje, publikowane zresztą, o występowaniu tropów dinozaurów w kopalni, podobnej kopalni iłów w Zapniowie, 4 km stąd. No i okazało się, że było to przeczucie bardzo prawidłowe, ponieważ już przy pierwszym pobycie parogodzinnym znaleźliśmy 17 dużych płyt piaskowców z odlewami świetnie zachowanych tropów dinozaurów. Stan zachowania tych tropów jest wyjątkowy, nie tylko w skali polskiej, ale w skali europejskiej i światowej. Są to tropy zarówno dinozaurów drapieżnych, jak i dinozaurów roślinożernych, zarówno ptasiomiednicznych, jak i sauropodów, pochodzące z tak zwanej przysuskiej formacji rudonośnej, nazwa pochodzi od pobliskiego miasta Przysucha, który to wiek określamy jako hetang, późny hetang, czyli niecałe 200 milionów lat temu. W tym czasie ten rejon na północ od trzonu paleozoicznego Gór Świętokrzyskich obejmowały zatoki morskie, płytkie laguny, płytkie zatoki, na które wkraczały miejscami utwory rzeczne, delty. I te tropy zostały pozostawione właśnie w takim ile odciętej i chwilowo wyschniętej zatoki czy laguny. Musiało się złożyć wiele czynników na to, że te tropy są tak świetnie zachowane. Po pierwsze, materiał, w którym zostały odciśnięte, był iłem z dużą zawartością kaolinitu. Ten ił jest jak gips odlewniczy, to znaczy on świetnie zachowuje wszelkie detale. Po drugie, ten ił wysechł, a jak wysycha, to jest dość twardy i trudno nawet, żeby płynąca woda, deszcz czy wiatr zatarły te ślady. A po trzecie, na ten obszar wkroczyły piaski bariery, migrującej skośnie do wybrzeża czy w kierunku wybrzeża. I ten piasek ostatecznie tu widoczny, te tropy nam przykrył. W związku z tym w tej chwili oglądamy jako wypukłe odlewy na spongu, na spodniej stronie ławicy piaskowca, który jest ławicą nasuwającej się już bariery. Samo odkrycie jest w sensie naukowym bardzo cenne, bo daje nam takie okno w świat wczesnej ewolucji dinozaurów. One po wielkim wymieraniu u schyłku Triasu, jakieś milion, półtora miliona lat wcześniej, dopiero zaczynają swoją wielką karierę. I w tym momencie one zaczynają się gwałtownie różnicować. Mamy już wszystkie te główne, można powiedzieć, zręby przyszłego świata dinozaurów, które no, stały się takimi kultowymi zwierzętami przeszłości. Ale bardzo ważnym jest, kiedy i jak kolejne grupy ewoluowały, z jakiego wspólnego pnia. I tu właśnie jesteśmy u korzeni tej radiacji, która da nam ten niesamowicie zróżnicowany świat zwierząt, które zdominowały na 130 milionów lat Ziemię. I w sensie naukowym no, mamy do czynienia z czymś bardzo istotnym. Po drugie, mamy również tło abiotyczne, to znaczy w jakim środowisku te dinozaury występowały. Dlaczego one właśnie ten rejon, laguny, bariery znalazły jako atrakcyjny dla miejsca, w które przyszły, prawda? Z niektórych tropów da się odtworzyć ich poruszanie się, w jaki sposób i z jaką prędkością się poruszały, ponieważ mamy szlaki tropów. Ale myślę, że bardzo istotną sprawą jest dalsze wykorzystanie tego odkrycia. My chcielibyśmy, aby tutaj
powstało muzeum, aby tu w przyszłości powstało centrum edukacyjne, które może stanowić dla lokalnej społeczności ogromną szansę rozwojową. I w tym celu no, będziemy starali się działać. My, jako naukowcy, coś odkrywamy, ale dalsze losy no, zależą już nie od nas, zależą od tych, którzy będą chcieli z tego odkrycia skorzystać i wyciągnąć z niego korzyści, które będą służyły przyszłym pokoleniom.